Oprócz liczenia, takiej typowej koncentracji, czy to za pomocą miar klasycznych, czy też za pomocą miar pozycyjnych, możemy wykorzystać tak zwaną analizę koncentracji drugiego rodzaju. Jest to potocznie nazywane koncentracją według Lorentza. Jeżeli mamy następujące dane dowolne, na przykład w postaci przedziałów i jaka była liczebność, możemy zbadać, czy te dane posiadają wysoką, czy też niską koncentrację. Te dane, widzicie, są zapisane w postaci przedziałów i dotyczą wpływów z kąta. Dowolna cecha, którą możemy sobie analizować. Żeby zastosować wzór i ocenić w ogóle, jaka jest koncentracja według tak zwanego Lorenza, musimy stworzyć tak zwaną, po pierwsze, kolumnę wartości odsetek. Odsetki jest to możliwość, powiedzmy, wyniki podzielenia liczebności, które są tutaj zapisane, przez łączną liczebność, jaką mamy. Ona oczywiście stanowi podsumowanie kolumny z wszystkimi liczebnościami. I w tym momencie ten wynik tego odsetka wziął się stąd, że 4 zostało podzielone przez 50. Kolejny odsetek to jest 10 podzielone przez 50, ciągle 50, bo tak tyle wynosi suma tej kolumny, i mamy odsetek 0,2, czyli inaczej mówiąc 20%. I tak liczymy kolejne wartości. Podsumować zawsze można, nie jest to kłopot. Potem musimy każdy środek z tych przedziałów tutaj przemnożyć razy odpowiednią liczebność każdego z tych przedziałów. I pytanie, ile wynosi środek takiego przedziału? No to jest liczba, która jest dokładnie między 0 a 50, czyli 25. I po przemnożeniu razy 4 daje nam 100. Stąd mamy ten wynik. Jeżeli mamy 50 i 100, to liczbą, która jest pośrodku, jest 75. Przemnożone razy 10 daje nam 750. Tą kolumnę oczywiście musimy podsumować, tak żeby, powiedzmy, gdybyśmy chcieli liczyć zwykłą średnią arytmetyczną, ale ona nie będzie nam potrzebna. Na pewno będziemy potrzebować skumulować te odsetki. One są wypisane, a tu musimy je skumulować. Czyli pierwszy wynik jest taki sam i przepisany, a kolejne wartości kumulowane polegają na tej zasadzie, czy w ten sposób się je wyznacza, że do ostatniej wartości kumulowanej dodajemy kolejną liczebność i mamy obecną wartość kumulowaną. 0,58 wzięło się stąd, że poprzednia wartość kumulowana została zwiększona o bieżący odsetek i mamy 0,58. Pamiętajcie o tym, że łączny ostateczny wynik kumulacji dla ostatniego przedziału musi nam dawać 1. Postępujemy po prostu dla kolejnych przedziałów tak samo. Pamiętamy tylko o tym, że pierwszy odsetek równa się pierwszemu odsetkowi kumulowanemu. Musimy w tym momencie policzyć, ile wynosi ZI. ZI, ja zaraz Wam pokażę, to są wartości każdego elementu z tej średniej w porównaniu do sumy, jaką mamy tutaj zapisaną. Czyli jeżeli 100 podzielę przez 6850, otrzymamy wynik. Jeżeli dalej 750 podzielę przez ten wynik stały, tej sumy tej kolumny, no to otrzymamy 0,109 i tak dalej. Potem, tak jak widzicie, małe wartości, a tu są duże wartości. Tak samo tutaj te ZI jako fragmenty jakby średniej arytmetycznej musimy następująco skumulować. Jeżeli pierwszy wynik musi się równać temu skumulowanemu, to ten kolejny skumulowany polega na dodaniu do ostatniej wartości kumulowanej bieżącej wartości tego z, czyli mamy to plus to, mówiąc prościej, mamy ten wynik. I ten wynik wziął się z tego, że ostatnia wartość kumulowana została zwiększona o bieżącą wartość ZI i mamy duży symbol ZI jako kumulowany. Jeżeli ten wynik zwiększa o ten wynik, otrzymam ten. I tak jak widać na taką, jak to mówią, choinkę, otrzymujemy ostatnią wartość kumulowaną równą 1. Po co te liczby się liczy? Po to, że po prostu będzie nam to potrzebne do głównego wzoru na koncentrację. Zobaczcie teraz tak, musimy obliczyć tak zwane ZI poprzednie, zwiększyć o bieżące ZI. Czyli tak, pierwszy wynik jest taki sam, a ten wynik wziął się z tego, że poprzednie ZI, czyli dla tego wiersza, który tutaj mamy, poprzednie ZI to jest to, zwiększamy o bieżące ZI i mamy wynik.
Ten wynik wziął się z tego, że do poprzedniego ZI dodajemy bieżące ZI, patrzymy na symbole i mamy ten wynik. Ten wynik wziął się z tego, że dodaliśmy do poprzedniego ZI bieżące ZI i mamy wynik. Także powstaje, zobaczcie, nam ostatecznie cała ta kolumna i żeby skorzystać ze wzoru na koncentrację Lorenza, musimy tą sumę przemnożyć razy WI. WI, czyli wartości z tej kolumny. Czyli ten wynik przemnażam razy to, tu wpisujemy wynik, potem to WI przemnażam razy tą sumę i mamy wynik. Tak samo ten wynik przemnożony razy ten odsetek daje nam ten wynik. Ten wynik przemnożony razy 0,24 mamy tu wynik i ostatecznie tak zwaną tutaj tą kolumnę ostatnio podsumowujemy. Będzie nam to potrzebne do obliczeń. Wiadomo, że sigma oznacza sumę danej kolumny i teraz tutaj powiedzmy dodatkowo te oznakowania, żebyście mieli pewność, że WI to jest powiedzmy zwykły nasz odsetek, czyli dana liczebność przez łączną liczebność. WI oznaczamy jako skumulowany ten wskaźnik. Potem ZI, ja to nazywam po prostu, to jest jakby fragment danego przedziału w całej sumie tych elementów do średniej i nazywamy też wskaźnik struktury akurat tutaj wydatków, czyli tej cechy, jakby fragment średniej. Potem te wartości, no, oznakowane jako dużo literką ZI, możemy opisać, że to jest skumulowany wskaźnik wydatków. Następnie obliczamy wskaźnik koncentracji Lorenza, korzystając ze wzoru, który mówi, że od jedynki trzeba odjąć sumę i czego? Tej ostatniej kolumny, którą sobie wyznaczyliśmy w tabeli. I suma tej kolumny jest tutaj zapisana, a więc od jedynki odejmujemy ten wynik i to, co otrzymujemy, to jest już współczynnik koncentracji według Lorenza i przy takim wyniku, który generalnie zawsze musi się zawierać między 0 a 1, to wynik zbiegający gdzieś w okolice do 0, możemy powiedzieć, że tutaj ten rozkład układa się w miarę równomiernie, czyli nie mamy konkretnie jakiejś znaczącej koncentracji, możemy ją określić jako niewielką. I krzywa koncentracji Lorenza, jeżeli ją graficznie mamy nanieść, stanowi ona połączenie punktów, które mają oznakowanie w osi X duże WI, a w osi Y ZI. I tych punktów mamy tyle, ile mamy przedziałów. Przedziału z wartościami było 5. Będziemy musieli nanieść punkty, gdzie to będą moje, powiedzmy, współrzędne X, czyli na osi poziomej, a na osi Y, czyli pionowej, będą te wartości i stworzą te dwie kolumny 5 punktów i musimy pamiętać o tym, że ostateczny punkt będzie miał współrzędny ten początkowy, taki jakby rozpoczynający całą grafikę w punkcie 0,0. I teraz o co chodzi? Te punkty, które ja tutaj Wam pokazuję, tak jak mówiłam, wynikają z tego zapisu, że bierzemy WI i ZI do wykresu. I teraz tworzymy sobie wykres, czy to w Excelu, czy na papierze, gdzie tutaj będą WI, tu będą ZI. I teraz nanosimy ten punkt i ten punkt jako skrajne. Tu jest koncentracja jakby punkt 0,0, tu jest punkt 1,1. Rysujemy linię równomiernego podziału i zaznaczamy te punkty, które tutaj mamy wymienione. Tutaj, tutaj. Potem będziemy mieć punkt tutaj i potem 0,82 tutaj i linią łączymy te punkty i to jest tak zwana krzywa Lorenza. Jeżeli macie pytania do tego filmu, jak najbardziej umieszczajcie te komentarze i pytania pod filmem. Gdy będę miała możliwość, to tylko wtedy się do nich odniosę. I jak macie jakieś propozycje do nagrywania kolejnych filmów, to piszcie po prostu też w komentarzach. Tak by było najlepiej.